Już mam wybraną oczyszczalnię. Zdarza się. Dziękuję. Proszę bardzo. No i teraz jest taka kwestia, że zaproponowano mi drenaż. Ty zawsze mówisz, że studnia chłonna jest lepsza. Wytłumacz mi dlaczego. Dlaczego? Drenaż i studnia chłonna to jest praktycznie biorąc to samo. Bo jest to sposób odprowadzenia oczyszczonych ścieków do ziemi. Natomiast jaka jest wyższość studni chłonnej nad drenażem? No, natomiast tutaj jest troszeczkę szumu informacyjnego. Niektórzy przez studnię chłonną rozumieją samą rurę, drenę, urządzenie, które wprowadza oczyszczony ściek do ziemi. To nie jest tak, bo tak naprawdę studnią chłonną to jest gryz, gruby żwir, przez który oczyszczony ściek do tej ziemi się przesącza. W przypadku drenażu każda nitka jest otoczona takim grysem. W przypadku studni chłonnej robimy tak zwane pole filtracyjne, pole infiltracyjne, które ma 3 metry średnicy, 4 metry średnicy. Grubość tego żwiru, grysu, takich drobnych kamyczków jest około metra, 80 cm. Na tym stawiamy właśnie rurę, do której wprowadzana jest rura o dużej średnicy, do której wprowadzana jest rura z oczyszczalni, tam się ten ściek wydobywa i następnie rozsącza się w tym całym grysie. Studnia chłonna może być w gruncie, całkowicie schowana. Jeżeli są bardzo ciężkie warunki, glina, woda gruntowa, może być wyniesiona w postaci kopca. Z tego kopca możemy zrobić, no, jako kobieta to ciebie to najbardziej interesuje, na przykład ogródek skalny. W każdym razie jakąś zieleninę, ja się na tym nie znam, ale walnąć na tą zieleninę to będzie taki zielony akcent na podwórku. I krasnala. Jak ktoś lubi krasnala, to też. Jeszcze zależy, jaki to będzie krasna. Dobra, ale nie puszczajmy wodzy wyobraźni. Wracając do wyższości studni chłonnej. Cała kwestia jest taka, że drenaż pięknie działa, jeżeli działa. Ale on ma działać latami. Natomiast mogą zdarzyć się różne sytuacje. Na przykład robisz sprzątanie przed świętami, zapomni ci się, wlejesz cały domestos, który ci został do ubikacji. Ludzie będą chorowali, no nie daj Boże, ale wszyscy będą brali antybiotyki. Oczywiście to wszystko idzie do ubikacji. Co się dzieje? Oczyszczalnia pracuje przez chwilę gorzej. Z oczyszczalni wydobywa się osad. I ten osad idzie do studni chłonnej lub do drenażu. Jeżeli pójdzie do drenażu, bardzo łatwo może zakleić rurki drenażu. I wtedy jedyną drogą, żeby to uratować, czy na nowo odtworzyć, to jest wykopanie całego drenażu, czasami nawet wykopanie tego grysiku i położenie wszystkiego od nowa, często w innym miejscu. To są koszty. Oczywiście firmy bardzo chętnie to robią, no bo to najczęściej jest po gwarancji i to wtedy jest koszt, który ty musisz zapłacić. Natomiast w przypadku studni chłonnej robimy coś takiego, że robimy dużej średnicy rurę, do której można wejść. No, w moim przypadku ta rura musiałaby mieć metr średnicy, ale powiedzmy robimy 60-centymetrowe rury. Na dnie tej rury jest geowłóknina, czyli taka specjalny materiał, który zapobiega przesączaniu się osadu głębiej. I teraz, jeżeli pójdzie osad, oczywiście ta rura się zabagni, ta rura się zaklei. Czyli za moment będziesz miała taką zabawę, że ci oczyszczalnia nie odbiera i kominkiem odpowietrzającym wychodzi woda. Ale naprawa tego będzie polegała tylko na tym, że otworzysz pokrywę, wytniesz tą geowłókninę, zrobisz z tego worek, wyciągniesz to błocko, wyrzucisz gdzieś do kosza na śmieci, ewentualnie uzupełnisz trochę grysu i koniec. I cała naprawa. Koszt jest żaden, no pomijając to, że przyjemność też jest żadna przy takiej naprawie. A przy drenażu? A przy drenażu koparka, odkopujesz wszystko. Najczęściej rury są wtedy połamane, rury są zaklejone, grys jest zaklejony i musi to wszystko zmieniać. A w tym samym miejscu mogę położyć jeszcze raz drenaż? No, raczej nie. Mieliśmy taką sytuację, że próbowaliśmy położyć w tym samym miejscu drenaż. Okazuje się, że tak było zaklejone materiałem biologicznym, że nawet żwir, czysty żwir, woda nie przechodziła przez niego. Po prostu był zaklejony. Dlatego właśnie raczej stosujemy studnie chłonne, ponieważ one są po prostu bezpieczniejsze dla użytkownika. Nie trzeba ich naprawiać za takie potężne pieniądze. A czy powierzchnia filtracji jest podobna? Albo... Tak, powierzchnia filtracji oczywiście, bo powierzchnia filtracji jest dno. No w przypadku nitki, to dno pod nitką, która ma szerokość 60 cm, jest nie takie duże, czyli musimy te nitki robić bardzo długie. Natomiast tutaj robimy koło, elipsę, czyli pole powierzchni mamy takie samo, boczne ściany też przenikają, czyli praktycznie to jest kwestia tylko prostego arytmetycznego obliczenia, żeby to pole powierzchni było takie samo jak pole powierzchni drenażu.
Dziękuję Ci bardzo, wyjaśniłeś mi. No, mam nadzieję przynajmniej, że rozwiałem wątpliwości. Dokładnie. Także robimy studnię? Oczywiście. Dobra, dzięki.